Tu katolicka Polska. Spotkań, dyskusji na 52. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Ta konferencja ma trwać do niedzieli. Obecny w stolicy Bawarii jest prezydent Andrzej Duda. Bierze udział w debacie na temat bezpieczeństwa europejskiego oraz obecności sił NATO w rejonach konfliktu. Jest także wielu, wielu przywódców głów państw Europy i nie tylko. A więc to wydaje się, że bardzo ważna konferencja monachijska. Zresztą nomen omen, taka nazwa też w historii nam się kojarzy różnie. Pewnie i ta konferencja jakoś do historii przejdzie i tworzy współczesną historię. Ocenę tych pierwszych zarysów tego, co tam się dzieje i co może się być konsekwencją tej konferencji i wystąpień, poprosiłem pana profesora Mieczysława Rybę, który jest także jeszcze historykiem systemów politycznych. Historykiem mówmy od dzisiaj, historykiem, ale róbmy to konsekwencji, z konsekwencją. Konsekwentnie. Kto to robi? Kto to robi? Usuwanie świętości. Kto to robi? Czemu? Społeczeństwo nie wie, że ktoś usunął drugie przykazanie. Czemu nie wiedzą, że przez wyrzucenie drugiego przykazania wszystko się zawaliło w tych Bożych prawach, Bożych przykazaniach. Wszystko się zawaliło. Kto to robi? Kto to robi? Załatwiamy konflikt na Ukrainie, jest sprawa uchodźców i konfliktu na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, tych rzeczy jest w Polsce niemiara. Natomiast z punktu widzenia polskiego ważnym jest, że mamy do czynienia z taką ponowną ofensywą polityczną, dyplomatyczną Polski. To się zwykle dzieje już od jakiegoś czasu, że prezydent Duda i pan premier z tego lata Szydło świetnie się jakby rozgrywają w pewnych działaniach. Prezydent Duda niegdyś przygotowywał taką ofensywę na Zachodzie, nim premier Szydło występował na wystąpienie w Parlamencie Europejskim, dokonywane przesłuchanie, jedno z drugim świetnie się zgrywało. A dzisiaj prezydent Duda właśnie na tym szczycie monachijskim podnosi kwestię bezpieczeństwa, to znaczy większej obecności NATO w Europie Środkowej. Występuje jako orędownik porozumienia krajów środkowoeuropejskich w Bukareszcie, ale jako największy kraj stara się właśnie to, co tam postanowiono w Bukareszcie, jakby powiedzieć na forum międzynarodowym. Wreszcie wyraża się bardzo jednoznacznie w kwestiach energetycznego, nie tylko Polski, ale całej środkowej Europy, bo wypowiada się bardzo jednoznacznie w sprawie Nord Stream, twierdząc, że protestowano przeciwko Nord Stream 1 i to zbudowano, a teraz, kiedy buduje się, próbuje się budować drugą linię, twierdzi się, że to jest projekt, który przypadkowo gospodarczy nie ma nic z polityką wspólnego. A przecież wiemy, że gospodarka i polityka się przenikają, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne. Weźmy też uwagę, że prezydent Benus Monachium klasycznie do swojej prezydentury spotyka się z mniejszością polską tam żyjącą, wspomina o pewnej nierównowadze, jeśli bierzemy pod uwagę prawa tej mniejszości, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę język polski, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę szkolnictwo polskie w tym zakresie i tak dalej, i tak dalej. To jest pewna taka polityka związana z, no już nie od dzisiaj, bardzo konsekwentną, propolonijną wizją samego prezydenta Dudy. A w tym czasie, kiedy tutaj Polska jest mocno aktywna w sprawie prezydenta, Beata Szydło spotyka się z Angelą Merkel i próbuje na sposób partnerski, a nie polityczny, nie gdyby te relacje poukładać na nowo. Czyli przyzwyczajać Niemców, że w Warszawie nie mamy już do czynienia z takim strachliwym rządem, który co najwyżej biega do Berlina i ustami ministra spraw zagranicznych wzywa Berlin do aktywności, niepokojąc się prawda, ewentualną biernością, czyli niemiecką, czyli prawda, brakiem chęci przejęcia sterowności całej Unii, Unii Europejskiej. To zupełnie inne mowy. Zaczynają też widać Niemcy w mediach przyzwyczajać się do tego, że już to nie tyle
Nie tylko Warszawa jest po prostu w relacji do Berlina, ale w tym wypadku Berlin w relacji do Warszawy w sprawie uchodźców. Ta wspólna inicjatywa budowania szkół czy pomocy takich humanitarnych, czyli zupełnie odwrócenie sytuacji. Niemcy do tej pory i Angela Merkel zgłaszały taką propozycję, że będziemy przyjmować tych uchodźców na całe Polskę, które im stara się wskazać, pomagajmy im tam, w ojczyźnie. No nie jest to, to jest zupełnie inny model, czyli pewna aktywność, pewne kreowanie wizji alternatywnej, kumulowanie jedności środkowo-europejskich, tutaj, żeby reprezentować i realizować swoje interesy na rynku międzynarodowym. I to jest też zupełnie inna klasa tej polityki. I jako symbioza, zwróćmy uwagę, że tutaj pałac prezydencki i zarazem Urząd Rady Ministrów w swojej perspektywie międzynarodowej zdają się działać ręka w rękę, nie ma tu napięć, zupełnie szkodliwych i niepotrzebnych. Przypomnijmy sobie te napięcia, które były kiedyś między Donaldem Tuskiem, ale ten Kaczyński, które ostatecznie zakończyły się tak tragicznie, bo pamiętajmy, że rozdzielono był wówczas wizyty w Katyniu. Więc tutaj jest zupełnie ta inna wizja i wydaje się być to wizja polski suwerenny, niezwykle demoniczny. To też obnaża ten taką, prawda, małostkowość polskiej prasy, to zasolidowanie polskiej prasy, która uważała, że jeśli już jakiś tam problem Trybunału Konstytucyjnego wystąpił na arenie międzynarodowej, no to już ani prezydent Duda, ani premier, że będą przyjmowani na salonach, będą traktowani jako kraje, jako prawda, przedstawiciele drugiej kategorii. Ani tego nie widać. Ani to nie osłabia polskich aktywności, wręcz przeciwnie. Zaczyna się zauważać politykę polską, tą międzynarodową, jako podmiotową, jako taką, która gdzieś przy tej grze między Unią, Stanami Zjednoczonymi a Rosją zaczyna czegoś chcieć. I prawdopodobnie coś osiągać. Proszę sobie przypomnieć tę zapowiedź ministrów obrony krajów NATO, które mówią o tym, że będzie zwiększona obecność NATO w centralnej Europie, a ten szczyt warszawski nie zakończy się prawdopodobnie niczym, ale czymś realnie konkretnym, ale to są już pewne sukcesy. Nie jest, no bo jedno przemówienie było nacechowane pewnym straszeniem. To jest charakterystyczne dla Rosji, czyli jak powstrzymać ewentualnie wejście na to w obszar tej środkowej Europy. No ale wszystko nakreślić perspektywę III wojny światowej. I tak to czynił. Więc odpowiedź Dudy jest bardzo konkretna, bardzo jednoznaczna, wskazująca, że to jest to, co się dzieje na Ukrainie, mówi o naruszeniu, na naruszeniu wszelkich możliwych traktatów, również traktatów poszanowania granic Ukrainy. Bo pamiętajmy, że ich rezygnacja z broni nuklearnej była związana międzynarodowymi gwarancjami dotyczącymi i krajami. W związku z czym, jeśli nie ma odpowiedzi, nie byłoby odpowiedzi na to w wzmocnieniu tej wschodniej flanki, to byłaby to tylko i wyłącznie zachęta do dalszych ruchów i dalszych dekompozycji tej struktury państw środkowoeuropejskich. Panie profesorze, już za chwilę będziemy mieć okazję jeszcze rozmawiać z panem ministrem Wiktorem Waszczykowskim, który pewnie powie jeszcze tutaj swój odbiór do rzeczywistości, swoją ocenę, ale też chyba ciekawa też jest taka druga strona tych konferencji, tych takich ta nieoficjalnych, kiedy są różne spotkania, rozmowy. Chyba tam też najwięcej jest pewnych rzeczy do uzgodnienia, pewnie jakieś tam sojusze oczywiście w cudzysłowie się rodzą, więc to też jest bardzo ważne, ta odsłona z tego spotkania, tej konferencji międzynarodowej, chociaż nam tutaj Wolnachińska konferencja też kojarzy się z roku 1938, to znaczy kiedy spotkały się szefowie Niemiec, prawda, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, bo chodziło o Słowację, ale to zostawmy to historia, tutaj mamy już nasz wiek XXI. No daj Boże, że to nie będzie w tej paradygmacie. No tak, myślę, że to było po prostu poświęcenie Europy Środkowej,
wtedy było, chodziło o Czechosłowację, ale ostatecznie cała Europa cierpiała. Historia Niemcom, czyli jak Rosjanowi, to był gigantyczny błąd. No też warto Niemcom przypominać, prawda, że nie zapominajcie, że takie też coś było w tym właśnie mieście, tylko że ich niesolidarność, bo twierdzą, że Polska żałuje się niesolidarnie, nie przyjmuje ich uchodźców. Więc to, że zrobili tę ofensywę, jest związana z pokazaniem im wielkiej, wielkiego wyłomu solidarności w kontekście nowym, jest pokazaniem, jaka jest prawda. Bo przecież uchodźcy i przyjmowanie to też jest rzecz narzucona. Przecież pamiętajmy o tym, że to nic w sprawie europejskiej takiego nie ma, żeby imigrantów, uchodźców, bo się mają imigrantów przyjmować w tej gigantycznej liczbie i jeszcze nawet też poszczególnym krajom niemieckim. To są rzeczy wymyślone przez Berlin, które bankrutują dzisiaj. Zresztą Beata Szyszko doskonale to pokazała, że to jest droga do Niemców. Proszę pamiętać, że z Niemcami w ogóle trzeba się zachowywać jakby zgodnością, bo domagając się partnerstwa, wykazując swoje racje, oczywiście szukając solidarności tam, gdzie jest nasz wspólny interes, a tam nie zachowywać się służalco, bo z takim podmiotem nikt się nigdy liczyć nie będzie. I to, co nasz prezydent powiedział, a więc te trzy filary, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o budowanie bezpieczeństwa w Europie, to jest przestrzeganie prawa międzynarodowego, zdolność do obrony, do odstraszania, to też jest, to nie też, by ręce trzymać w kieszeni albo gdzieś tam się chować, i dialog prowadzący do zniwelowania napięć. To też jest, to czy takie wskazówki? No to oczywiście, no to nie kończy militarnie, powinien to niwelować. Ale jeśli nie ma się narzędzi obronnych, to ktoś będzie się liczył z takim podmiotem dialogującym. A jeśli bierzemy pod uwagę kwestię tych umów międzynarodowych, no to prezydent Duda od dzisiaj, mamy wzywa do tego, do prymatu etyki nad siłą, również w relacjach międzynarodowych. To jest bardzo charakterystyczny rys w tej linii politycznej prezydenta Dudy i jego wypowiedziach różnorakich na forum ONZ, również bardzo mocno to mówił. No do prawie o umowach międzynarodowych, w ogromnej mierze mówi o prymacie właśnie etyki w tej przestrzeni, czyli dotrzymujemy umów, dotrzymujemy też podmiotowego traktowania porozumienia. Panie profesorze, dziękuję bardzo za pana komentarz, ocenę trwającej 52. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Dziękujemy i do usłyszenia jeszcze na pewno. Dziękuję, szczęść Boże, kłaniam się. Kłaniamy się pan profesor Mieczysław Ryba. My naszym gościom dziękujemy za rozmowę i wypowiedź. Dziękuję bardzo.